Witajcie, myszki z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hardman 4 na modyfikacji Equestria at War jako legionarny Blotfeld. W ostatnim odcinku zmieniliśmy nazwę, dlatego że doprowadziliśmy tak naprawdę do przejęcia całkowitej kontroli nad tym, a oni stracili. A tak, bo oni są teraz tymi. Tak, zapomniałem, że tak mogą, ale stracili teren. Dla tych, co nie powiem, dziwne jest, jak ja grałem, to nie było tego, a tutaj widzę, że nasi wrogowie właśnie się mobilizują, co oznacza, że my też musimy jakoś przyspieszyć z tym. Jak na razie to my mamy duże braki i nasz, że tak powiem, na przyszłość będziemy musieli jakoś to zaopatrzyć się w cokolwiek, żebyśmy mogli wygrać. Okej. Okay. Tutaj chyba będzie strasznie dużo eventów takich lore'owych, ale na razie nie musimy aż tak bardzo czytać tego. Okej. Okay. Mamy ciągle na minus, a nie, mamy już plus, jej. Plus wróciło nam. W takim razie może się uda nam jakoś to odbić. Na razie sobie zajęliśmy się tym wszystkim, żebyśmy pozbyli się wszystkich tych minusów. Ten nie jest jakiś taki mega słaby. Wygląda na to, że my już możemy produkować więcej fabryk, co zawsze jest przyjemne. Okej, okay, w ogóle pytanie jest, czy handel mamy wszystko ok, więc więc tutaj nie powinniśmy się martwić. Ci są zmartwieniem, bo oni strasznie urośli, więc to będzie oznaczało, że możliwe, że jakoś się tym zajmiemy. Okej. Okej, czyli wprowadziliśmy po prostu taki totalny, ale totalny terror w państwie, żeby pozbyć się protestów. Super. Wygląda na to, że tutaj biją się między sobą, a my w sumie nic nie możemy innego robić. Okej. Tutaj wygląda na to, że jeden z tych państw, które chyba nie mają w sumie jakoś tak, wiecie, kontentu, właśnie mają nowego władcę. Super. Znaczy wiadomo, że kiedyś dostaną, tylko że ta część akurat kontynentu jest taka według mnie mega dużo państw, znaczy się mega dużo, jest kilka dużych państw i to będzie trochę wkurzające zapewne. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, wróćmy może do gospodarki, sobie trochę ją poruchmy, bo jest taki problem, że ją trochę zaniedbaliśmy. A to na pewno się nam przyda w przyszłości. 8 fabryk, jest ok. Ok, się tutaj już zamieniliśmy. Więc patriotyczna armia bardzo chętnie. I pytanie jest takie, czy możemy jakoś przerobić nasze dywizje, bo w głównej mierze chodzi o to, że my, nasze dywizje trochę są takie słabe. Ok, zmienimy was na tą template'kę. Się tutaj zajmijcie tym. Wygląda na to, że karabinów mamy wystarczająco, bo nie pisze, że on nie ma produkcji. A w sumie jest tak. To jest trochę podejrzane. Na razie się ten nowy rodzaj karabinów robimy, więc może o to chodzi. Więc czas na reedukację czerwonych. Jak to wygląda z wami? Wygląda to no dobrze. Tutaj się piją, ale chyba to dla nas dobrze, dlatego że jeżeli już byśmy zaczęli walczyć, to będziemy walczyć właśnie przeciwko tym. Hmm.
Tak, tutaj będziemy walczyć przeciwko tym, więc by się przydało się tym zająć w miarę szybko. Okej, okay, Unification of Great Lakes. To chyba nie jest to. No tutaj to się teraz będą walczyć między sobą. Tak. Podoba mi się to. Reedukacja w kopalniach. Dobra, Economic Reforms. Zawsze chętnie weźmiemy. Wydaje mi się, że po prostu już wystawimy sobie na ten front, tylko że widząc jak szybko oni padają, to jest możliwe, że nie zdążymy ich zaatakować trochę słabo. A wy tutaj ćwiczcie. A my jak najszybciej musimy się przejść. Tylko że tutaj jest 56, 56 i kolejne 56. W sumie wszystko posiadamy, więc w głównej mierze to tutaj nie widzę, żeby było coś w stylu takim, że nie dokończymy. Po prostu jeżeli nie będzie państwa, no to trudno będzie. Okej. Czas na przywrócenie porządku. Victory of the people. Czy Victory of the people ma minus 5%? To był kryzys ten. Trochę dziwne to jest napisane. Okej, jak to wygląda z tym? No już trochę wróciliśmy. Nadal nie mamy jakoś mega dobrze. My weekly... O Jezu. Weekly stability minus 1,5. Jak się tego pozbyć? Możemy się tego pozbyć, bo to jest 1,5 tygodnia, bo to naprawdę jest... To jest zabójcze. Okej. Okay. Wygląda na to, że ci zajmą się tym terytorium i nic nie będziemy mogli zrobić. Wielka wojna. Ciekawe, między kim? Okej. Okay. Tak, porządek został otworzony. I... No i usunęło nam te wszystkie rzeczy, tylko że teraz... Mamy problem z tym, że tutaj są dosyć duzi. Okej. Okay. Tutaj mamy tych na granicy, tylko że... Że tak powiem, oni wyglądają na takich dosyć mocnych. Więc nie wiem, czy się nam... By nawet udało się jakoś powstrzymać. Nie mamy nawet wystarczająco dywizji. Okej. Okay. Coś do badań. Że gospodarka. Nie mamy zbytnio research slotów, żeby nadążyć za brońmi. Okej, okay. Wróciło nam to artyleria. No, artyleria też może się przydać. Dobra, operacja Horyzon. Ciekawe, co to dokładnie będzie oznaczało, ale zgaduję, że po prostu, że robi mi sicko mode dookoła. No niestety, z tymi nie uda nam się, zostanie to zbypassowane. Teraz jak to, na to patrzę. Tutaj możemy non aggression pact dostać z tymi. Okej. Okay. Okej, okay, więc w głównej mierze po prostu się rozpoczyna coś w stylu takim, że okej, okay, czas na ekspansję państwa, dlatego że w sumie my nie mogliśmy nic zrobić i teraz możemy ekspansję robić. Okej, okay, Republic of Asterion. Gdzie to jest? Republic of Asterion, to jest to. Czyli będzie wielka wojna przeciwko temu paktowi. Trochę mi to przypomina jakieś typowy profilowe. Kiedy właśnie będzie się rysowało, że na podstawie jakiejś tam... na podstawie jakiejś podstawki. No w sumie to jest dobrze powiedziane. Że był jakiś tam taki templejcik i ludzie malowali go w własne kolory. To mi przypomina ten rysunek. Okej, okay. Zajmijmy się tym, po czym wydaje mi się, że weźmiemy księstwo i okej. Okay.
Okej, zgodzili się. I to księstwo, to się zajmiemy. Było ciekawe, czy książę jest jednym z tych żołnierzy. Nie wygląda na to. Okej. Ogólnie już się zorientowałem, jakie to jest nawiązanie. Nasz kraj jest nawiązaniem do Rumunii. Ja na samym początku myślałem, że nawiązanie do przywódcy, że jeden z generałów. Czekajcie, znajdę go. Nie, tutaj nie ma go. Gdzie on jest? Gdzieś był taki. Strasznie przypominał mi. Takie, że. A nie, że chyba z przeciwnej strony. I że takie, że. O! Dosłownie jakby generał z Rumunii. A teraz takie. A, w sumie nasze całe państwo jest nawiązaniem do Rumunii. Okej, okay, więc co tam nasi przyjaciele za tej rzeki, nawet nie znam nazwy. Okej, okay, więc tak. Są naszą marionetką. Ha. Więc droga marionetko. Czas na wojnę. No, nikt się nie spodziewał tego, że tutaj dawni sojusznicy staną się okupantami. Okej, dajmy też jakiegoś gościa tutaj. To będzie w miarę proste, dlatego że oni nie mają zbytnio takiej możliwości rozwoju. Więc nie musimy się aż tak bardzo martwić, ale też nie chcę mówić, że takie, że o, wszystko łatwo, w porządku i w ogóle, super. Nie, to będzie też trochę, zajmie nam czasu. Okej, jak to wygląda tutaj? Możemy po prostu gości dodać. Tak, super portret. Okej. Wygląda na to, że tutaj trochę też dywizji nam dali. Możemy sobie powiększyć, możemy sobie zwiększyć obór, co na pewno się przyda. Nie wiem, czy my... co to jest? To jest... A! What? A nie mieliśmy tego jako... tego, żeby ich pokonać? A, ale myślałem, że będziemy ich pokonywać. No, możemy to zrobić, ale w głównej mierze w sumie wszystko kontrolujemy. Więc pytanie, o co tym chodzi? My dosłownie jesteśmy krajem, który jest taki, że nienawidzi komunistów, ponieważ tutaj mamy takie, że krucjata przeciwko komunistom. Okej, okay, więc zły front wybraliśmy, ale no ci to już trochę inna sprawa jest. Ponieważ ci to są trochę mocniejsi. Okej. Okay. Dawajcie tych wysyłamy do ćwiczenia. Was wysyłamy na front. Wygląda na to, że tutaj nieco umieramy, co oznacza, że nie ma punktu zwycięstwa. Jest punkt, ale musimy mieć pociągi. Jest pociągi. Pociągi, gdzie jesteście? Tutaj. Trochę to potrwa. Bywa. Okej, okay, zajmijmy się na razie tym. O, zapomniałem, że w ogóle Mio mamy. Tak dawno nic nie zrobiliśmy z tym Mio, że po prostu myślałem, że nasze państwo nie ma go. Okej, okay, więc w głównej mierze dostajemy Wargon na nich. Ci chyba nie wiedzą, że dostajemy na nich Wargon, ale zanim nie zrobimy sobie tutaj punktu zaopatrzenia, to my nic nie możemy z nimi zrobić, więc... W głównej mierze będziemy mieć Wargol, ale nie będziemy nic mogli z nimi zrobić. Jesteście nadal w sojuszu? Nie, nie jesteście. Oni wyszli. Się dziwię trochę, że to jest sojusz taki, więc... To takie, że on, no okej, okay, no ale teraz widzę, że nie jest to taki sojusz. Czyli to tak w sumie zostało im niewiele, okej. Okay. Więc w głównej mierze... my byśmy chcieli sobie... poprawić wojsko? Nie. Na razie sobie poprawimy o to. Jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, to jest jeszcze w porządku. Myślę, że piątka na pewno by się przydała.
Jak to wygląda? Nie no, kurde, mamy tego z porządku. O Jezu. Nie sądziłem, że tyle tego mamy. A może lepsze karabiny w takim razie, jeżeli będziemy walczyć. To na pewno się przyda. Ci pokazują, jakby mieli mało dywizji. Możliwe, że to ci tak naprawdę popychali wszystko. Więc nie jest tak źle. Pytanie jest takie, co my chcemy odzyskać? Chcemy odzyskać dosłownie to. Czy tutaj mamy też? Nie. No ale jeżeli nie mamy połączenia, to będzie trudno. Trzeba było flotę teraz wybudować, żeby cokolwiek nam się udało z tym. Idźcie do tego. Dobra, wysyłam was tutaj. Poćwiczcie sobie w tym miejscu, gdzie w ogóle nie ma żadnego zaopatrzenia. Jeszcze 40 dni, za 40 dni dopiero wybudujemy wam kolej tam. Fabryki dobrze idą. Może damy do artylerii. Później może nam zbraknąć, więc lepiej ją rozwinąć. No, ten political power trzeba było jakoś spożytkować jednak. Możemy w taki sposób spożytkować w sumie. Supply huby to zrobimy chyba później. To można było przejąć. By się przydało, żeby trochę tych pociągów było. Okej, mamy pociągi. Coś tutaj dalej jest? Tactical missile. No, trochę do przodu. Okej, więc może coś do broni robimy. A w międzyczasie tak, przyjmiemy pociągi. I porobimy sobie. Wszystkie punkty, bo widzę, że. Nasz kraj w ogóle nie ma kolei. Z tego co widziałem, to tam mamy jakieś tam fokusy, które dają nam to. Okej. Dobra, w takim razie czas wybudować wielkie koleje w naszym państwie. Okej. Dostaliśmy jakieś decyzje. Za chwilę zobaczymy, tylko że najpierw musimy sobie, że tak powiem, zająć się innymi sprawami ważnymi, na przykład armią. Okej, tak, ogłosiliśmy krucjatę przeciwko temu. Tylko, że nie mamy nic. Więc oprócz tego, że mamy krucjatę, to tylko tyle. No, nawet spoko, idea, nie powiem. Na razie sobie w sumie tylko czekam, jak tutaj sobie ogarniemy dostawy, bo tak to nie ma sensu zbytnio i atakować bez dostaw. Kolej to powoli nam zapewne powstanie. No już łączymy te nitki, więc wszystko dobrze wygląda. Okej, jak to wygląda tutaj? Myślę, że oczywiście, że pójdziemy w offensive. Lepsze karabiny. Możemy jeszcze bardziej ulepszyć karabiny. W sumie nic innego zbytnio nie mamy do wyboru. Okej, tutaj mamy Mass Assault albo Mobile Warfare. Zobaczymy, jak to będzie. Kolejna dywizja do ćwiczenia. No już trochę mamy taką w miarę armię. Jeżeli chodzi o kolej, którą buduję, to ona chyba już będzie budowana. Tak to wygląda.
Trochę. Teraz pójdziemy w gospodarkę. No mamy już tyle, że możemy pójść. Ja widzę, że połączenie zostało ukończone. No minus 1% do Armor Technology to nie jest jakiś taki najgorsza rzecz na świecie. Okej, jak to wygląda z tym? Wygląda na to, że w sumie nasza kolej już niedługo powstanie. Tylko największym problemem jest to, że środek nie ma tutaj żadnego punktu. Więc trzeba trochę go wybudować. Dobra, już budujemy, więc mogę wrócić tą decyzję. Okej, czy coś tutaj mamy? Mamy to. W ogóle na. A nie, chciałem powiedzieć, że my to robimy. Później mi się przypomniało, że w sumie nie. Chodzi o to, że po prostu dostaliśmy punkciki do tego. Dobra, za ile się wybudujesz? 30 marca tego roku. Wow. To jest najśmieszniejsze, że tego roku. Więc w sumie niedługo. Mamy trochę punktów, ale pójście na kolejne trochę mi nie pasuje. Coś tutaj możemy porobić. Wygląda na to, że jesteśmy w miarę ok. Musimy w głównej mierze poczekać. No, w sumie bardzo by się przydały nam pociągi, więc. Powiedziałbym, że tak, że przyjmujemy. Okej, kolejne bonusy. No, wygląda na to, że sobie radzimy. Tutaj chyba wojna domowa się rozpoczęła. Ta. Chociaż nie wygląda. Chociaż też można powiedzieć, że oni mają dosyć późną wojnę domową. Okej. Wysyłamy kolejnych. Możemy w sumie medale rozdać. Okej. Super, że dostaliśmy tą wiadomość, ale co dokładnie to dla nas ma znaczyć? O, już mamy punkty, dobra. Czas na wojnę. Jej. Więc tak, zapiszę sobie. Zbyt szybko kliknąłem. I co tutaj mamy? Możemy kolejne pociągi wziąć. Nie sądzę. Na razie może sobie tak rozdzielmy, żeby trochę pociągów nam się produkowało. Ale myślę, że to już będziemy się już... Hej, tu Trehol z montażu. Tak, to jest ten moment, kiedy muszę powiedzieć, że nie będzie kolejnego odcinka i jest to ostatni. Kiedy próbowałem już wytoczyć tą wojnę, okazało się, że nasi przeciwnicy już dosyć długo rozbudowywali armię i mają lepsze dywizje i żeby je dogonić, my musimy rozbudować armię, co zajęłoby bardzo dużo czasu. Dlatego też zakończyłem tą serię. No, Ecclesia at War nie ma aż tak dużo małych państw, które mają content na pełną serię, więc jeżeli nic nie znajdę z dużego państwa albo wy nic nie zaproponujecie, to ja zapewne zrobię kolejną serię z Ecclesia at War. To jest taki mod, który zazwyczaj serie się nie psują i można je nagrać. W takim razie widzimy się w kolejnych seriach. No to, cześć!